Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jestem na nowej miejscówce. Mogę sobie już chodzić pod Lublinem i mam tutaj do dyspozycji, jak widzicie, te oto pola na górkach i taki prywatny wąwóz. Więc będę zaczynał tutaj poszukiwania. No trochę tego jest do przejścia. Póki co będę chodził tutaj po polu. Nie wiem, co to, chyba jakieś zioła rosły czy coś takiego. A latem będę sobie rowerkiem przyjeżdżał, bo to w sumie 3,5 km tylko ode mnie od domu. Będę sobie rowerkiem przyjeżdżał i latem będę sobie chodził tutaj po wąwozie. Póki co te pola będę atakował. Dobra, jak będzie jakiś fajny sygnał, to włączę kamerkę. I jest pierwszy sygnał. Takie kółeczko. Kolorek oczywiście. Drugi sygnał i wyszła taka biała broń. Czyli nożyk na grzyby. Dobra, szukam dalej. A teraz jeszcze taki przedmiocik. Taki profil. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Mało sygnału tutaj jest, ale widoki fajne. Miejscowość Dys w dole. Czuję się jak w górach. No, 5 km od Lublina. Dobra, szukam dalej. Kto jak kto, ale z tego fantu na pewno ucieszy się właściciel pola. Chyba niedawno zgubił tego bolca. Jeszcze tak całkiem nie zjadło. Z rok? Może dwa, nie więcej. Strasznie wieje. Fantów póki co fajnych nie ma. Ale może coś się wychodzi. Jest kolejny fant. Tymczasem tak mi się wydaje, że odważnik taki od siewnika. No, znowu dla właściciela pola będzie znajdka. I tymczasem coś takiego. No i jest pierwsza kuleczka ze szrapnela. W końcu, nareszcie. Jakaś militarka. Jest druga kuleczka. 3 metry od tamtej pierwszej. Ciekawiej się zaczyna robić. I proszę bardzo, wyszedł guziczek. Niedaleko od tych szrapnelków. Uszko jest. Widać gorący granat, ale troszeczkę powycierany ten guziczek jest. Ale pierwszy guziczek w dysie. No. Coś chyba będzie się działo. Szukam dalej. A teraz wyszło coś takiego. Proszę bardzo. Nie wiem, co to jest, ale wieje zimno. Mało przyjemnie dzisiaj. I znów kuleczka wyszła. I następna kuleczka. A tymczasem wyszedł taki krzyżyk aluminiowy. O, stan straszny. Ale jest coś. Łuseczka taka. Kaliber 9 mm. Druga malutka łuseczka. Kaliber 9 mm. 5 groszy druga RP. Ale stan, jak widać. Rocznik chyba 23. Może 33. Jak się umyje, to się zobaczy. Jestem już w domu. Jak widzicie, za dużo tego nie nakopałem. Tego kolorku, ale jest kilka takich ciekawszych rzeczy. Dobra, zaczynamy od lewej. Monetka taka troszeczkę większa, ale niestety wycieruch. Druga RP, 23 rocznik, 5 groszy, popularna moneta, ale też zaklejona strasznie. No, coś takiego. Jakieś kolejne kółeczko. Krzyżyk aluminiowy, ale
też zaklejony po umyciu, nic się nie poprawiło, dalej jest zaklejony strasznie. Guziczek, carska Rosja, co tu mamy, gorący granat, ale wycieruch straszny, łóżko jest, ale z przodu mógłby być ładniejszy, już fajny guzik by był, a tak niestety nie jest. Dobra, co tam mamy dalej, dwie łuseczki, kaliber 9 mm, kuleczki ze szrapnela i to mi się wydaje, że to jest jakiś punktak, ale nie jestem pewny. I takie to wykopki, w wietrze, w zimnie, prawie 3 godzinki, ale szału nie ma. Trochę sprzętów takich rolniczych było, ale oddałem właścicielowi. Pola ucieszył się, że się znalazły. No i co, kolejne wyjazdy planuję w najbliższy weekend i to będą chyba dwa wyjazdy nawet, w sobotę i w niedzielę. Zobaczymy, aby pogoda tylko pozwoliła. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił do Was Grosik, cześć!